już 16 powiatowy konkurs pisany Palm Wielkanocnych w gminie Wędków. Impreza kulturalna organizowana jest corocznie przez pana starostę powiatu tomaszowskiego, pana wójta gminy Wędków i koła gospodyń wiejskich z terenu tej gminy. Konkurs jest naprawdę wyjątkowy. Przynosi wiele radości i także wiele przemiłych wzruszeń wielkanocnych. W tym uroczystym dniu w imieniu organizatorów konkursu pragnę serdecznie powitać szanownych gości przybyłych na ten konkurs. Panie wójcie, szanowni zebrani wszyscy goście tutaj na czele z panią poseł, to już 16 powiatowy konkurs pisanek i palm wielkanocnych. Można powiedzieć, że to tradycja, która już się zakorzeniła od wielu lat i jest ściśle związana ze świętami Wielkiej Nocy. Teraz ten czas, w którym jesteśmy, to Wielki Post, ostatnie dwa tygodnie, gdzie przygotowujemy się do świąt Wielkiej Nocy, świąt Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszych świąt dla wszystkich w Kościele katolickim, świąt, w których, jak wiemy, Jezus Chrystus zmartwychwstaje i pokazuje, że prawdziwie jest Synem Bożym. Palmy, jak Państwo wiecie, to taki symbol, zwyczaj to, co wszystko dzisiaj przypominamy sobie, związane jest z Niedzielą Palmową i z powitaniem w Jerozolimie Pana Jezusa, który na osiołku do Jerozolimy wjeżdżał i właśnie tam tłumy wiwatowały i witały go palmami. To był taki symbol pokazania, że utożsamiają się z samym Panem Jezusem i z Jego nauką. Jeżeli chodzi natomiast o pisanki, to tak jak w przypadku Świąt Bożego Narodzenia, gdzie łamiemy się opłatkiem, to gdy mamy święta Wielkiej Nocy, szczególnie tutaj pierwszy dzień właśnie, kiedy obchodzimy, to jest w zwyczaju w polskich rodzinach, że wspólnie spożywamy barszcz, żur, sporządzony między innymi właśnie z jajek, które są święcone w Wielką Sobotę. Jaj, które symbolizują odnawianie, odświeżanie się, symbolizują przede wszystkim życie. Proszę Państwa, jest mi naprawdę bardzo miło i przyjemnie tutaj gościć Państwa na tym konkursie. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście, aż nie mieścicie się tutaj już na sali, bo przybywają kolejne osoby. Ale to, co mnie buduje i cieszy, to, że właśnie wszystkie gminy, wszystkie koła gospodyń wiejskich wpisują się w tą naszą polską tradycję. Tradycja, która jest zakorzeniona od początku państwa polskiego, bo o pisankach i o palmach kronikarze wspominają już na początku powstania naszego państwa. Także bardzo dziękuję za to przybycie i mam nadzieję, że ten konkurs, tak jak jest tutaj gorąco, będzie też budził takie emocje i wybór będzie trudny dla komisji konkursowej, żeby można było wybrać to wszystko, co jest najlepsze. Dziękuję bardzo. Szanowna pani poseł, szanowny panie starosto, dostojni goście, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło gościć was na naszej wędkowskiej gościnnej ziemi. Szanowni państwo, jak pan starosta powiedział wcześniej, kontynuujemy. To już 16 konkurs palm i pisanek w gminie Wędków. Szanowni państwo, jak widzę, ta frekwencja rzeczywiście dopisuje, jest potrzeba kultywowania naszych wartości, które odziedziczyliśmy po naszych pradziadach, dziadach. Wartości chrześcijańskie to są te wartości, które tutaj nas przyprowadziły. Okres jest dla mnie takim okresem bardzo
dziwnym, że tak powiem. Kiedy pierwszy raz jako radny powiatu pojawiłem się tutaj na tym konkursie, poczułem dysfunkcję, dlaczego to jest przed, a nie po świętach. To jest taka zabawa, nie jest huczną zabawą. To jest właśnie ten okres, kiedy przygotowujemy palmy, przygotowujemy pisanki, spotykamy się, dzielimy się wspólnie różnymi refleksjami przed świątami. Panie dzielą się przepisami, jak mi tutaj powiedziały wcześniej. Szanowni Państwo, na nadchodzące święta Wielkiej Nocy życzę Państwu, aby ten zmartwychwstały Jezus Chrystus wzbudził w nas refleksję, że to, co na stole, nie jest istotą życia. To, co w naszym sercu. Szanowni Państwo, na nadchodzące święta Wielkiej Nocy życzę Wam spokoju, błogosławieństwa Bożego, refleksji, miłości od bliźnich. Dziękuję serdecznie. Skoro już tutaj Pan Wójt zakończył życzeniami, to pozwolą Państwo, że już nie będę podchodził drugi raz i zabierał głosu. Ja też Państwu w tym momencie składam najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy, aby zmartwychwstały Chrystus, który jest źródłem wiary, nadziei i miłości, obdarzał Państwa bardzo wieloma łaskami na czas świąt i na czas tych wszystkich miesięcy, które będą po świętach Wielkiej Nocy. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, do konkursu przystąpiły reprezentacje kół gospodyń wiejskich z poszczególnych gmin powiatu tomaszowskiego. Z gminy Będków, KGW Będków, proszę o brawa. Z gminy Budziszewice, KGW Węgrzynowice. Z gminy Inowłódz, KGW Brzustów. Z gminy Ujazd, KGW Dębniak. Z gminy Rokiciny, KGW Nowe Chrusty. Z gminy Rzeczyca, Klub Aktywnej Społeczności. Z gminy Lubochnia, KGW Tarnowska Wola. Z gminy Czarniewice, KGW Annopol i Teodozjów. Z gminy Żereklinek, KGW Sokołówka. Z gminy Tomaszów Mazowiecki, KGW Łazisko. Prace konkursowe oceni komisja w składzie. Pani Anna Milczanowska, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Mariusz Węgrzynowski, starosta tomaszowski. Pani Wiesława Pijałkowska, radna Rady Gminy w Będkowie. A także reprezentantka KGW Brzustów. Pani Agnieszka Zagóra, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Rudniku. I pan Michał Pająk, etnograf. Wszystkie reprezentacje KGW otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez pana starostę tomaszowskiego. Proszę zatem komisję konkursową o przystąpienie do pracy. Koło, ma 54 lata, no i zajmujemy się, tak jak widać, takimi pracami ręcznymi, kwiatkami z bibuły, pisanki ręcznie malowane z wosku i nowoczesne,
tak jak widać, wypieki różne, prowadzimy kursy gotowania. To tradycyjne mamy pisanki robione z wosku, malowane woskiem, później farbowane i podgrzewane mamy na świeczką, ładnie wycierane. No i mamy te. Zajmuje to bardzo dużo czasu i przede wszystkim wykonać, trzeba dokładnie wykonać. Też są malowane, farbowane i są surowe, niegotowane w tej chwili. I są takie naklejki, na nich naklejane. Cztery razy po 4 godziny byłyśmy. Wczoraj jeszcze całe pół dnia, no i już uszykowałyśmy wszystko, żeby było na dziś. Palma jest z borówki. Borówka i zwykła bibuła. Maki, taka tradycyjna, taka wiejska. Drugą mamy nowoczesną, też z bibuły, ale już jest z bukszpanem. No tym się różnią. Oczywiście praca w komisji konkursowej była bardzo trudna, ponieważ wszystkie koła gospodyń wiejskich, które brały udział w tym dzisiejszym konkursie, przygotowały znakomite, znamienite prace. Można powiedzieć, że wzniosły się na wyżyny swoich umiejętności. Stąd ta trudność, o którą po prostu pani redaktor pyta. Trzeba docenić wszystkie prace i wszystkich wykonawców. Niewątpliwie, gdyby była taka możliwość, wszystkim dalibyśmy pierwsze miejsce. Także serdecznie dziękuję wszystkim artystom, tym, którzy zaangażowali się w te prace, którzy wystawiali swoje prace, chcieli wykonać określone czynności i zadania, które spowodowały, że ten dzisiejszy 16 już konkurs pisanek i palm wielkanocnych naprawdę okazał się wielkim sukcesem. Patrząc na te wszystkie prace i to wszystko, co zostało przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich, można powiedzieć, że to, co jest tradycyjne, przeplata się oczywiście z nowoczesnością i to jest właśnie piękne. Czyli idziemy w nowoczesność, ale zachowujemy to, co wiąże się z poprzednikami naszymi i to sprzed nie tylko kilkudziesięciu lat, ale sprzed kilkuset lat. Na powiatowym konkursie palm i pisanek wielkanocnych jesteśmy po raz 8. Motywuje nas to, że chcemy podtrzymać dawną tradycję naszych prababć, babć, mam. Co się zmieniło w kolejnych latach? Zawsze była palma tradycyjna, palma pisanka, pisanka tradycyjna, palma współczesna i pisanka współczesna. Na dzisiejszy konkurs, jako palmę tradycyjną, mamy palmę, które dawniej nosiły nasze babcie. Jako palma współczesna, to mamy te palmy, które są za nami. A jako pisanka współczesna, mamy pisankę ta, która tu jest, bo w tym roku nasz powiat obchodzi 20-lecie. I to jest nasza pisanka współczesna. Mamy też zaszczyt na dzisiejszym powiatowym konkursie palm i pisanek gościć naszą nową panią dyrektor, panią Agnieszkę. I mamy też podziękowanie z naszego koła dla pana wójta, który nas wspiera w naszych działaniach, w naszych organizacjach, z czego jesteśmy bardzo dumni. Pisanka tradycyjna zrobiona jest metodą batikową, to znaczy woskiem. A pisanka współczesna jest to wyszycie haftem krzyżykowym na kanwie i przyklejona na steropianie. Palma tradycyjna to tylko trzcina, bazie, kotki, borówka i biała wstążka. A palma współczesna to są to różne rodzaje tworzyw, bibuła, plastik, wszystko, co się tylko da, aby tylko to było ładne i piękne. Dawało oczom zachwyt. Przy tej pracy, żeby pokazać się na dzisiejszym konkursie palm i pisanek, zeszło nam około 2 tygodni. Najwięcej pracy pochłaniało nam niestety wyszywanie, bo te bibułkowe sprawy to jeszcze nie tak bardzo, ale najbardziej mozolną pracą jest wyszywanie. Ta praca cieszy nas, bo integrujemy się, no ale mamy jeszcze taką nadzieję, że ktoś po nas jeszcze to odziedziczy. Z tym jest naprawdę bardzo ciężko. Młodzież się nie garnie do tego. Nasze koło gospodyń w tym roku będzie obchodzić 35-lecie, ale co do młodzieży naprawdę nie ma na co liczyć. Nie chcą angażować się w takie rzeczy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W gościnnych progach gminy Będków znajdujemy się na sali OSP Będków w Domu Kultury. Witam Państwa na spotkaniu po raz 16 palm i pisanek w naszej gminie.
Szanowni Państwo, po raz pierwszy jest tak duża frekwencja. Delegacje wszystkich gmin zaszczyciły nas na tym przepięknym święcie powiatowo-gminnym. Gości u nas dzisiaj m.in. pan starosta, współorganizator tej pięknej uroczystości, m.in. pani poseł Anna Milczanowska, pan marszałek Zbigniew Zięba oraz mnóstwo gości z ościennych gmin naszego powiatu i nie tylko. Po raz drugi w naszej gminie wprowadziliśmy dodatkową piątą kategorię, na którym panie z KGW wszystkich gmin ościennych prezentują stoły wielkanocne. Oczywiście, jak sam zaobserwowałem, cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy i wszyscy goście podpatrują, bo rzeczywiście tam jest odniesienie do naszych wartości, do naszych korzeni. Przepiękne stoły, przepiękna historia, folklor, fantastyczne palmy, fantastyczne pisanki, wypieki. Pozazdrościć. Występujemy już, bierzemy udział w konkursie 16 raz, także na każdym jednym byliśmy, braliśmy udział. No nie zawsze braliśmy udział w konkursach, no bo niech inne koła też spróbują. No i malujemy jajka tradycyjnie. Tradycyjne to są tamte jajeczka w cebuli gotowane i drapane. O, to może, o, proszę bardzo. Tak wyglądają te drapane. To masz jeszcze jedno. A tu są te jajka malowane, no już teraz, jakie się maluje, nowoczesne. To są i strusie jaja, i gęsie, i kurze. No co jeszcze? No te na przykład to są, wiadomo, że to są krejone tasiemeczkami. Też bardzo ładnie wyglądają. Palmy mamy. Tradycyjne mamy i nowoczesne, tak? No, dwa gatunki tych palm. Tradycyjne i nowoczesne. Tradycyjna to jakaś palma naturalna, a tam jest sztuczne. No wszystko musi być sztuczne, to jest wiadomo, że jest bardzo dużo czasu, po 3-4 tygodni, bo to jest bardzo smutne. Kwiatuszki jakby robi nawet do tych palm, to jest taka precyzyjna bardzo praca, no zajmująca, no my to lubimy robić, dlatego sobie tak lubimy. No i spotkania też swoje mają dobre wagory. Dzisiejszy 16. powiatowy konkurs palm i pisanek wielkanocnych to dla mnie ogromne wydarzenie. To takie jakby przeniesienie się w czasie, kiedy byłam małą dziewczynką, wychowywałam się na wsi i miałam okazję uczestniczyć w tym, co robiła moja prababcia, babcia. Moja tęsknota za tradycją nieustannie we mnie głęboko siedzi. Przyjechałam tu dzisiaj z moją wnusią, 7-letnią dziewczynką. Jestem nieustannie wzruszona tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Jestem pod wrażeniem twórczości ludowej. Pomysły na przepiękne palmy, na pięknie udekorowane stoły będą z pewnością inspiracją dla mnie. Chciałabym, żeby mój stół wielkanocny choć w części przypominał te arcydzieła, które dzisiaj są dziełem kół gospodyń wiejskich z poszczególnych powiatów. Wszystkim zwycięzcom gratuluję. Jestem zauroczona zarówno tymi stołami, jak i występami ludowymi. Życzę wszystkim tak cudownych, kolorowych świąt, radości wokół siebie i nieustającej wiary w lepsze jutro. Do świąt pozostały już tylko 2 tygodnie. Tradycyjnie już w moim domu jajka gotuje się w łupinkach cebulowych, ale robimy również różnego rodzaju pisanki. Robimy to z moją wnusią, tą właśnie 7-latką. Mała jest jeszcze za mała, ale ma 2 lata i wiernie towarzyszy i przygląda się temu wszystkiemu. Ufam, że uda mi się zaszczepić miłość do tradycji w kolejnym moim pokoleniu u moich wnuczek. Panie przygotowały stół wielkanocny i dzisiaj rywalizują w 4 kategoriach. Nowoczesna palma, tradycyjna palma, nowoczesna pisanka, tradycyjna pisanka. Zacznijmy może od tradycji. Nowoczesna palma to jest ta olbrzymia palma wykonana z kwiatów z bibuły. Ma ona ponad 2 metry wysokości. Na palmę tradycyjną jest tutaj palemka, która
wygląda faktycznie jak tradycyjna, nie ma za dużo udziwnień w niej, znajdują się w niej bazie, borówki i kwiaty, wstążka, tak jak to kiedyś było. Jeżeli chodzi o pisanki, metodą nowoczesną została wykonana ta pisanka przez panie. Z tego co wiem, wykonywana została 2 tygodnie. Jak widać, jest tutaj bardzo, bardzo dużo pracy, takiej koronkowej pracy. 2 tygodnie, ale myślę, że to 2 tygodnie bardzo produktywne, ponieważ panie miały okazję się spotkać, porozmawiać, zintegrować, co jest bardzo istotne. I dokładnie zrobić. I dokładnie to zrobić, tak. Jeżeli chodzi o pisankę wykonaną metodą tradycyjną, jest to pisaneczka drapana, farbowana w listkach cebuli, w łuskach cebuli, po czym misternie przez tydzień czasu drapana przez jedną z koleżanek, bo tutaj już niestety nie może to być dzieło zbiorowe. Tutaj trzeba misternie drapać tak, żeby to się nie złamało, bo bywało panie tak, prawda, że pisanka była na ukończeniu, a gdzieś tam za mocno w paluszkach zostało ściśnięte i po pisance. Także to jest ta pisanka, która będzie startować na pisankę wykonaną metodą tradycyjną. Cóż, oprócz tych wszystkich konkursowych rzeczy, jak widać, stół jest bardzo barwny. Na stole nie zabrakło święconki, baranków, mazurków, różnego rodzaju ciast i innych dekoracji świątecznych. Zapraszamy do naszego stołu, zapraszamy do oglądania, no i na drobną degustację, oczywiście już po części konkursowej. W tym roku doszła 5. konkurencja, czyli stół wielkanocny, wystrój stołu wielkanocnego. Myślę, że nasz stół jest bardzo atrakcyjny, ponieważ na tym stole jest wszystko, co powinno się znaleźć na stole wielkanocnym. Począwszy od swojskich wyrobów, pasztetów, mazurków, babek, swojskiego chlebka, chrzanu, barszczu, który jest oczywiście w termosie, żeby nie wystygł, ale zapraszamy na degustację. To, co zobaczyliśmy dzisiaj w Wędkowie, zachwyciło bez wątpienia. Jestem pod wielkim wrażeniem. Tak liczne grono kół gospodyń wiejskich, obserwatorów, uczestników. Rzeczywiście, dziś mamy potwierdzenie tego, że folklor w powiecie tomaszowskim w Wędkowie jest żywy. Po raz 16 zorganizowano taki przegląd i bez wątpienia tegoroczna edycja będzie zaliczona do udanych. Zarówno starosta, jak i wójt gminy Wędków stanęli na wysokości zadania. Jestem pod wrażeniem, gratuluję. Zarówno tradycyjna, jak i nieco nowocześniejsza forma pisanek potrafi wzbudzić zachwyt. Mamy świadomość tego, że tradycja, do której się odwołujemy, jest tym fundamentem, na którym budujemy. Ale to ciekawe, że pojawiają się też nowatorskie podejścia do pisanek, bo potwierdza to fakt, że tradycja jest żywa. Dzień dobry. W tym roku na 16. powiatowy konkurs palm i pisanek wielkanocnych z gminy Tomaszów Mazowieckich przyjechało około gospodyń wiejskich z Łaziska. Panie biorą udział w 5 konkurencjach. Jak widzimy, przygotowują się na chwilę obecną. Biorą udział w konkurencji na palmę tradycyjną, palmę nowoczesną, pisankę tradycyjną i nowoczesną oraz na ogólną dekorację stołu. Gmina Tomaszów już od 16 lat uczestniczy aktywnie co roku w tych obchodach. Co roku na tą uroczystość przyjeżdża inne koło gospodyń wiejskich. Panie tutaj prezentują swoje umiejętności, zdolności artystyczne. Mam nadzieję, że w tym roku też się wykazały. Jak co roku przygotowuję przepiękne palmy, piękne pisanki i jest to wielka też promocja dla gminy Tomaszów Mazowieckich. Panie, 4 lata temu koło gospodyń wiejskich z Łaziska brało udział też w przeglądzie, w konkursie pisanek i palm wielkanocnych, gdzie za pisankę tradycyjną panie zdobyły 1. nagrodę. Pisanie tych pisanek jest u nich, że tak powiem, już przekazywane z pokolenia na pokolenie. Panie pozyskały te umiejętności od swoich babci, mam. Także myślę, że potrafią to robić i zrobiły to z największą starannością. Przyjechałyśmy pierwszy raz do Wędkowa. Przywiozłyśmy palmy tradycyjne i nowoczesne. I pisanki mamy. No i wszystko, żeśmy same własnoręcznie wykonywały. Mamy tu
róże z łyżeczek. Jedne róże, drugie róże mamy z drutu i z rajstop. No i bukszpan mamy. To wszystko żeśmy własnoręcznie wykonywały. Zajęło nam to dosyć długo, bo żeśmy przez 3 dni pracowały do późnego wieczoru, bo żeśmy przychodziły nad wieczorem, bo trzeba było najpierw zrobić obrządek. A potem żeśmy przychodziły i poświęciłyśmy całe serce. Cieszymy się, jesteśmy bardzo zadowolone i chcemy jeszcze kiedyś brać udział w takim konkursie. No tradycyjne, no, to znaczy robiłyśmy kwiatuszki z bibuły, no i z borówki. A nowoczesna jest bukszpan i rózgi z brzozy. A pisanki są robione, najpierw było woskiem wszystko malowane, a potem było farbowane. No jest święconka, są pisanki, jest baranek, jest babka gotowana. No, babka drożdżowa. Mamy własnego pieczywa chlebek. Dzisiaj przyjechałam razem z paniami z koła gospodyń wiejskich w Teodozjowie i w Annopolu. Panie występują pierwszy raz w takim konkursie. Przygotowywały się przez bardzo długi czas, uczestnicząc w warsztatach, zasięgając opinii starszych osób, w jaki sposób przygotowywać takie tradycyjne ozdoby wielkanocne. I dzisiaj mamy tutaj zaprezentowane efekty tej pracy, a dopełnieniem tego wszystkiego są przepiękne stroje ludowe. Znajdujemy się na 16. powiatowym przeglądzie, właściwie konkursie palm i pisanek wielkanocnych w Bętkowie. W sposób szczególny będziemy dzisiaj obserwować palmy wykonane metodą tradycyjną, metodą współczesną, pisanki wykonane metodą tradycyjną i współczesną. Natomiast jeszcze od tamtego roku weszła kolejna kategoria, jak gdyby piąta, ocena dekoracji stołów wielkanocnych. Co roku ten konkurs, poziom tego konkursu wzrasta. To dzięki warsztatom przeprowadzonym w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, za co jestem niezmiernie wdzięczny pani dyrektor Dorocie Ignasiak, że w tym również roku odbyły się takie warsztaty. Jeżeli chodzi o pisanki tradycyjne w naszym regionie występowały w każdej gminie. Jeszcze 40 lat temu w każdej gminie były reprezentantki tej dziedziny sztuki ludowej, pisankarstwa. Wykonywane były metodą batikową, czyli nakładaniem wosku na jajko. Następnie farbowano taką pisankę w wywarach, oczywiście w barwnikach wykonanych z surowców naturalnych. Różna kolorystyka oczywiście występowała. Najbardziej popularny wywar z cebuli, z łusek cebuli. Uzyskamy kolor brunatny, brązowy, pomarańczowy, w zależności ile będziemy w takim wywarze gotować. Niebieski, owoce tarniny, różowy bądź bordowy, gotowane buraki. Zielony, pierwsze pędy zbóż, trawa. Natomiast czarny uzyskamy z wywaru z kory olchy i kory dębu. Tradycyjna palma wielkanocna powinna składać się z oczywiście wierzbowych gałązek, popularnie nazywamy je bazimi kotkami, przystrojona borówką, bukszpanem ewentualnie, bibułowymi kwiatami, przystrojona również wstążką. W niektórych gminach występował też zwyczaj strojenia palmy kwiatami doniczkowymi, które były w domu. Palma wielkanocna towarzyszyła człowiekowi przez cały rok jego życia w domostwie, ponieważ chroniła przed złem, przed tym nieznanym, a w szczególności przed jakimś kataklizmem, czyli burzami, piorunami, powodziami. Była przechowywana w strzesze domu. Wiemy, że dawniej domy były wszystkie kryte strzechą, więc taką palmę przechowywano właśnie w tej strzesze. Gospodarz zaraz po procesji rezurekcyjnej brał taką palmę, łamał gałązki tej palmy, robiąc z nich krzyżyki i zatykał w każdy róg swojego pola, aby ochronić tą ziemię przed, czyli plony przed gradobiciem.
palmę wielkanocną, palmą wielkanocną małe dzieci zaraz po poświęceniu przez kapłana uderzały się po głowie, mówiąc taki wierszyk: nie ja biję, palma bije, za sześć noc wielka noc. Miało to zapobiec oczywiście bólom głowy, różnym chorobom. Mamy swoim małym dzieciom dawały baziekotki do zjedzenia, aby nie chorowały, aby nie bolało ich gardło. I palma wielkanocna również była wykorzystywana przy smutnym obrzędzie, w obrzędzie pogrzebowym. Dawano taką poświęconą palmę zmarłemu do trumny. Chłopi wierzyli, że w niebie wszyscy chodzą w dłoniach z palmami. Mieszkańcy zarówno miast, jak i wiosek do dziś kultywują zwyczaj noszenia palm wielkanocnych do poświęcenia. Odbywa się to w niedzielę palmową. No obecnie jest jak gdyby taki zwyczaj, że tą palmę wielkanocną święcimy na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Natomiast chłopi, jak już powiedziałem, upatrzyli sobie inną symbolikę tej palmy wielkanocnej, inne znaczenie. Ta palma była wykorzystywana zarówno jak i symbolicznie, jak i magicznie. Bierzemy udział w tym konkursie na palmy od bardzo dawna, jeszcze gdy w szkole był konkurs prowadzony, to już brałyśmy udział wtedy, także teraz jest 16 konkurs, to pewnie ze 12-14 razy braliśmy już udział, bo ciągle jesteśmy. Na konkurs przede wszystkim zrobiliśmy palmy tradycyjne, takie jak dawniej robili. Tutaj są te palmy w wazonie i myślę, że takie one powinny być. Do tych palm tradycyjnych zebraliśmy materiały naturalne wszystkie, takie po prostu trzciny troszkę, jak to dawniej brano do palm, bazie, bez których palma się nie obyła. No ale oprócz tych palm tradycyjnych mamy też palmy nowoczesne. Zrobiliśmy duże palmy nowoczesne, nie takie jak robią tam na Pomorzu, wielkie, ale też starałyśmy się zrobić dosyć dużą. No i oprócz tego cieszy nas to drzewko, które mamy, bo to też robimy od czasu do czasu i uważam, że ono naprawdę jest śliczną ozdobą na wielkanocny stół. Oprócz tego święcenie, które zawsze zdobi wielkanocny stół, i różne przysmaki. No, starałyśmy się troszkę chociaż pokazać te przysmaki. Oprócz tego pisanki, i do tych pisanek mamy troszeczkę, tylko że nie do konkursu pisanki tym razem mamy. W związku z tym bez konkursu do dekoracji stołu. No i jeszcze co? Starałyśmy się udekorować ten stół wiosennymi kwiatami, bo przecież teraz jest wiosna. W związku z tym uważam, że powinny być wiosenne kwiaty na stole, tak jak owiec, jak rzeżucha, które zawsze na wielkanocnym stole się pojawiają, z barankami, z kurczakami, żeby było wesoło po prostu, radośnie. Czasu nam zajęło sporo, dużo robiłyśmy. Ostatnie 3 dni, jeden po drugim, a wcześniej po prostu tak spotykałyśmy się od czasu do czasu. A radość oczywiście, bo radość ze spotkania. Samo spotkanie dla nas to jest radością, żeby tylko wszystko było dobrze, żebyśmy mogły się cieszyć tymi spotkaniami i tą radością, która przy tych spotkaniach jest. Dzisiaj miałyśmy tą przyjemność, że pomógł nam pan wójt z gminy Rokiciny, pan Rebzda, pomógł nam przywieźć to, ponieważ nie miałyśmy takiego dużego samochodu, żeby włożyć te duże palmy. W związku z tym poprosiłam wójta. Nie było problemu. Zawsze chętny, zawsze uczynny, zawsze po prostu chce pomóc. Przyjechaliśmy na palmy 4 raz. No nasze są palmy tradycyjne z borówki, z wierzby. Jajko tradycyjne żeśmy robiły z tążek, z cekinu. Radość tak nam sprawiało przygotowanie tych pisanek. No, troszeczkę poświęciliśmy 4 godziny. No. Dzisiaj po raz pierwszy wystawiamy się w Pędkowie. Przygotowaliśmy takie
delikatne dekoracje, które zrobiliśmy samodzielnie, robili je pracownicy Powiatowego Centrum Animacji Społecznej oraz panie, które uczestniczą w projekcie Przyjemny Spożytecznym. Panie przychodzą regularnie na zajęcia do Powiatowego Centrum Animacji Społecznej i wspólnie tworzymy takie różne fajne rzeczy. Pisanki są wykonywane metodą decoupage. Są to przyklejane serwetki, lakierowane. Butelki również są wykonane metodą decoupage. Ale również pisanki wykonywane były poprzez malowanie woskiem. Wykonywane były również poprzez malowanie kolorowymi tutaj farbami, też lakierowane. Tutaj nasza pani Ania, pani sekretarka, wykonuje takie właśnie jeszcze piękne rzeczy z różnych materiałów, owijane sznureczkiem, z papieru, z wikliny papierowej, z część rzeczy. Tutaj ta mamy metoda, taki ciekawy tak. Właśnie o strojik wykonany metodą z wikliny papierowej. Tutaj w tym koszyczku znajdują się jajeczka, które były wykonywane, to są wydmuszki, były wykonywane metodą woskową. W Powiatowym Centrum Animacji Społecznej były prowadzone warsztaty przez panią Wandę i właśnie dziewczyny uczyły się wykonywać takie wydmuszki i tutaj są, można sobie zobaczyć. Beata Zejsel, po raz pierwszy na takiej imprezie. Cooling stał się moją pasją. Są bardzo pracochłonne, ale myślę, że bardzo fajne zajęcie. To jest z papieru. Każde jest zwijane specjalnym długopisem i oklejane po kolei. Taką małą pisankę robi się około 5-6 godzin. Duża zajęła ponad tydzień czasu. To jest styropianowe jajko w środku. I jest około 1200 pasków nakręconych i przyklejonych na nie. To nasza klasa 2B, dzielni plastycy. Jak co roku biorą udział tutaj w konkursie pisanek i palm wielkanocnych w Będkowie. Starali się wykonać najciekawsze prace, żeby je dobrze sprzedać, a cel jest bardzo szlachetny. Pomoc tym wszystkim, którzy wyjeżdżają na zieloną szkołę, a nie każdego jest stać na taki duży wydatek, jak jest potrzebny, by 5 dni spędzić atrakcyjnie nad morzem. 12 raz bierzemy udział właśnie jako reprezentacja naszej szkoły. No tylko oczywiście dzieci się zmieniają, bo ja pracuję z małymi dziećmi, więc uczę je przez 3 lata i potem z kolejną pierwszą klasą startujemy tutaj w tym konkursie. Akurat to było trudne. No. To było trudne. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, Panie Starosto, Panie Wójcie. Wszyscy zaproszeni goście, było Was tylu wyczytanych, ale najważniejsze, że są mieszkańcy gminy Będków, że są mieszkańcy innych gmin i że są kobiety z kół gospodyń wiejskich, kobiety przepiękne, kobiety wyjątkowe, które bardzo serdecznie zachęcam, aby przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zechciały też się tam rejestrować, bo warto, drogie panie, warto pozyskiwać dodatkowe fundusze na waszą działalność. Jak tu weszłam na tę salę, to jest taka Boża radość. Oczy się nie mogą nacieszyć tym, co na stołach. Od razu mnie tam gdzieś w progu dzieciaki z tutejszej szkoły przywitały. My zbieramy pieniądze na zieloną szkołę. I super, kochani, jedźcie na tę zieloną szkołę. Zielono się robi już wokół nas. Mamy tu przepiękne palmy, przepiękne pisanki. Przed nami czas świąt Wielkiej Nocy. Niech Jezus zmartwychwstały każdego dnia w nas zmartwychwstaje. Tego życzę Wam z całego serca, wesołego Alleluja. Dzień dobry Państwu. Chciałem zabrać głos w imieniu posła Roberta Telusa. Pani poseł, pani starosto, panie wójcie. Niestety pan Robert Telus, poseł na Sejm, nie mógł dotrzeć tutaj do nas, ale sercem i duchowo jest z nami. Pozwólcie Państwu, że przeczytam od niego tutaj do Państwa list. Serdecznie dziękuję za pamięć i zaproszenie na 16. Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocny. Niestety ze względu na wcześniejsze przyjęte zobowiązania nie mogę uczestniczyć w Państwa świątecznym spotkaniu. Szczere gratulacje przekazuję na ręce organizatorów kiermaszu i konkursu palm i pisanek wielkanocnych oraz bardzo się cieszę, że to już 16. edycja, w której tak licznie uczestniczą mieszkańcy powiatu tomaszowskiego i gminy Będków.
Jestem przekonany, że to wydarzenie będzie kolejnym wspaniałym sukcesem kulturalnym i artystycznym dla osób w nim uczestniczących. To wspaniale patrzeć, jak rok rocznie kultywują swoje tradycje oraz przekazują tą praktykę kulturalną młodemu pokoleniu. Chciałbym Wam wszystkim za to serdecznie podziękować. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzyć, aby tegoroczne święta przyniosły każdemu odrodzenie duchowe. Napełniły wszystkim spokojem i wiarą. Dały siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość. Chwile spędzone w gronie rodzinnym i przyjaciół niech będą okazją do serdeczności, radości i świątecznego nastroju. Wesołych, ciepłych i rodzinnych świąt wielkanocnych oraz ciepłego, mokrego Dymrusa. Z wyrazami szacunku podpisał poseł na Sejm RP Robert Telus. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dostojni goście, kłaniam się wszystkim Państwu zgodnie z Waszą funkcją i dostojnością, dziękując za zaproszenie na tą piękną uroczystość. Wiara, historia i tradycja to bardzo istotne elementy naszego życia. Dlatego pozwoliłam sobie na dzisiejsze spotkanie przyjechać z moją wnusią. Chciałabym, żeby poznawała świat od najpiękniejszej strony. Z ogromną radością weszłam i już w przedsionku przywitały nas, jak powiedziała pani poseł, wesołym okrzykiem dzieciaki. A kolory stołów przygotowane dzisiaj budzą mój największy podziw i szacunek dla wykonawców. Drodzy Państwo, moi przedmówcy w sposób wyjątkowy podkreślili religijny charakter świąt wielkanocnych. Ja z całą radością przyłączam się do tych życzeń, ale pozwólcie Państwo, że powiem nieco żartobliwie. Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały się baranki, słońce świeciło, wiatr szumiał i człowiek człowieka rozumiał. Na pierwszy dzień świąt wszystkiego smacznego, a na lany poniedziałek wszystkiego mokrego. Był też wyjątkowy. Zwróciłem uwagę na to, że pojawiła się piosenka, która koresponduje z obiektywnymi potrzebami województwa łódzkiego w dziedzinie kultury. Otóż wiemy doskonale, że rok 2019 to jest rok, w którym nie tylko samorząd województwa łódzkiego, ale wszyscy Polacy i nie tylko, bo jest to międzynarodowy rok Stanisława Moniuszki. A pojawiła się Prząśniczka, pieśń Stanisława Moniuszki. Zwróciłem na to uwagę i rzeczywiście bardzo serdecznie za to dziękuję.
marszałka do zabrania głosu. Szanowni Państwo, chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami, które przed chwilą tutaj utrwaliłem w sobie, a są one bliskie, a nawet nie bliskie, to jest po prostu zachwyt. To jest zachwyt nad tym, co zobaczyłem. Najpierw koncertujący, występujący zespół młodzieżowy. Rzeczywiście dziewczynki zaśpiewały bardzo... No panie śpiewają naprawdę wspaniale. Przed chwilą usłyszeliśmy tak szeroki, bogaty repertuar, który odnosi się do tradycji, do folkloru, ale folkloru żywego. Rzeczywiście nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć, żeby trwać w nieustającym zachwycie nad tym, co zobaczyliśmy na tej scenie. Serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że ten folklor, który prezentują panie, będzie się rozwijał. Jest to folklor żywy. Gratuluję bardzo raz jeszcze serdecznie i życzę sukcesów na arenach nie tylko województwa, bo myślę, że areny powiatowe i powiatowe przeglądy już są przez panie ogarnięte. Już te sukcesy są waszym udziałem. Życzę sukcesów na arenie województwa i ogólnopolskiej. Wszystkiego dobrego. Komisja konkursowa
16. Powiatowego Konkursu Pisanek i Palm Wielkanocnych w składzie pan Mariusz Męczynowski, starosta powiatu tomaszowskiego, pani Anna Milczanowska, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Agnieszka Zagóra, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Rudniku, pani Wiesława Fijałkowska, przewodnicząca kół gospodyń wiejskich w Brzustowie oraz pan Michał Pająk, etnograf. Ustaliła wyniki 16. powiatowego konkursu palm i pisanek wielkanocnych. Ocenialiśmy kategorie: tradycyjną palmę wielkanocną, tradycyjną pisankę wielkanocną, współczesną palmę wielkanocną, współczesną pisankę wielkanocną i wystrój stołu wielkanocnego. Drugie miejsce dla reprezentacji Koła Gospodyń Wiejskich z Łaziska za zajęcie drugiego miejsca. Zapraszamy reprezentację. Koła Gospodyń Wiejskich Starnowskiej Woli, gmina Lubownia. Nie, to może się założyć.
pierwsze miejsce w kategorii prezentacja stołu wielkanocnego, reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich KGW Sokołówka w Żerebinku. Thank you.
pierwsze miejsce w kategorii pisanka tradycyjna, reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Depniaku, gmina Ujazd. Pisanka współczesna dla reprezentacji Koła Gospodyń Wiejskich w Brzustowie, gmina Inowłódz. Bardzo się cieszę, że reprezentacja gminy Inowłódz po raz kolejny w konkursie powiatowym zajęła pierwsze miejsce. Ale tak naprawdę jak przyjrzeć się tym wszystkim dziełom sztuki, bo inaczej tego nie można nazwać, które panie przygotowały, trudno się dziwić. Oczywiście wszystkie reprezentacje tak jak potrafiły, przygotowały swoje stoły, natomiast no, nasz okazał się tym wyjątkowym, bo rzeczywiście kunszt, zaangażowanie widać tutaj gołym okiem. Bardzo dziękuję paniom i taka refleksja się nasuwa, że mimo, że te konkursy powiatowe trwają już tyle lat, to paniom się nie znudziło, że ciągle wytrwale starają się o to, żeby zdobyć to pierwsze miejsce, a przede wszystkim, żeby godnie reprezentować swoją gminę i za to należą im się ogromne słowa podziękowania. Ja chciałem gorąco pogratulować wszystkim przedstawicielom KGW uhonorowanym, a na pamiątkę pobytu w naszej gminie, naszym szanownym gościom, chcieliśmy jeszcze raz złożyć szczere życzenia spokojnych świąt Bożego, Wielkiej Nocy. Wielkiej Nocy, Wielkiej Nocy, alleluja. I takie skromne palenki mamy dla naszych szacownych gości. Pana wójta, panie wójcie.
siłą wzrasta. Niech moc zmartwychwstałego napełni wasze serca zdrowie i spokojem. Niech radosne zabrzmią dzwony, niech Chrystus będzie uwielbiony. Dzielmy się tą radością wszyscy dookoła wesołego Alleluja. Niech każdy z nas zawoła. Przy świątecznym stole życzymy wam wszystkiego najlepszego, jajeczka smacznego, a i rany poniedziałek, tych guzika mokrego. To są życzenia od zespołu całego. Ponieważ pan wójt mieszka blisko Kościółka w Rososze i tam są bociany, także nasi soliści zaśpiewają dla pana w duecie bociany. Proszę bardzo. Ja pozwolę sobie tutaj skorzystać z tej okazji i tak, szanowny zespole, z tymi pocieżami tak delikatnie. Dzieci i pieniędzy nie za dużo. Pytasz mnie, co właściwie mnie tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat, może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzu, może buciany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lepiej. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, krótkie noce, długie dni. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd. Mówisz mi, stań i spakuj się o świcie. Czy to warto tak pod górę, tak pod prąd? Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach? Może przed domem ten wiosenny zapach bzu? Może buciany, co wracają tu do gniazda? Coś, co każe im powracać tu? Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka, może melodia, która w sercu cicho brzmi, może mazurki, może walce Fryderyka, może nadzieja doczekania lepszych dni, może to zapomniana dawno gdzieś muzyka, może melodia, która w sercu cicho brzmi, może mazurki, może walce Fryderyka, może nadzieja do czekania lepszych dni. Państwo, ludowiacy Opętkowa, podziękujmy gorąco.